podjęliśmy decyzję, aby zainwestować w nasze bezpieczeństwo, a przede wszystkim w bezpieczną wschodnią granicę 10 miliardów złotych. Rozpoczynamy wielki projekt budowy bezpiecznej granicy, w tym systemu fortyfikacji, a także takiego ukształtowania terenu, decyzji środowiskowych, które spowodują, że ta granica będzie nie do przejścia dla potencjalnego wroga. Te 10 miliardów złotych uruchomiliśmy już w tej chwili. Te prace zaczęliśmy tak, aby granica polska była bezpieczna w czasach pokoju, żeby to była granica nie do przejścia dla przeciwnika w czasie wojny. Nazwaliśmy ten Narodowy Plan Obrony i Odstraszania takim kryptonimem Tarcza Wschód. Tak, to będzie tarcza, która zabezpieczy nas przed atakami ze wschodu, tymi potencjalnymi, ale która przede wszystkim będzie miała za zadanie odstraszyć wroga. Ta Tarcza Wschód, a więc system fortyfikacji, umocnień, unowocześnienia 400 kilometrów granicy z Rosją i z Białorusią, to będzie element odstraszania, to będzie strategia odpychania wojny od naszych granic. Robimy to po to, żeby odstraszyć przeciwnika, żeby ci wszyscy, którzy źle życzą Polsce, żeby ci wszyscy, którzy w swoich planach mają atak, agresję na naszych sojuszników czy na nasz kraj, żeby usłyszeli dzisiaj tu z krakowskiego rynku wara od Polski. Polska jest silna. Polska będzie bezpieczna dzięki własnym działaniom i dzięki własnym sojuszom. I te cztery wymiary, geopolityczny, wewnętrzny, bezpiecznego nieba i Tarczy Wschód, to bezpieczeństwo nam zapewnią. Patrzę dzisiaj na żołnierzy z taką dumą. Chcę powiedzieć, że postanowiliśmy tak, że już tak, żeby już nie było nigdy poczucia wstydu czy jakichś zaniechań o ekwipunek każdego żołnierza, a w najbliższej perspektywie każdego rezerwisty. To jest program pod kryptonimem SZPEJ. Żołnierzom nie muszę tłumaczyć, co to słowo znaczy. To słowo SZPEJ będzie oznaczało, że polski żołnierz będzie wyposażony, umundurowany najnowocześniej w Europie, bo na to zasłużył.